Wybuch powstania styczniowego w Łodzi i regionie poprzedziły manifestacje patriotyczne i narastanie nastrojów niepodległościowych. Podobnie działo się w innych częściach ziem polskich znajdujących się w zaborze rosyjskim. W Łodzi powstała tajna organizacja narodowa. Składała się głównie z inteligencji, mieszczan, rzemieślników i robotników. Organizację łódzką stworzono na wzór warszawskiej celem prowadzenia przygotowań do powstania. Jak przystało na wielokulturową Łódź, tajną organizację tworzyli przedstawiciele różnych narodowości, w tym spolonizowani łódzcy Niemcy i Żydzi. Pierwszymi organizatorami struktur powstańczych w Łodzi było 12 osób, w tym ksiądz Józef Czajkowski, wikariusz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz małżeństwo Marii i Konstantego Piotrowiczów. Wybuchowi powstania miała zapobiec branka, czyli pobór do carskiej armii zarządzony przez podległe Rosji władze. Branka odbyła się również w Łodzi. Zorganizowaną akcję policji i wojsk rosyjskich rozpoczęto w nocy z 15 na 16 stycznia 1863 roku. Wielu ludziom udało się jednak uciec do okolicznych lasów. W związku z tym na 25 stycznia wyznaczono dodatkowy pobór. Uniemożliwił go jednak wybuch powstania styczniowego. Powstanie styczniowe na ziemi łódzkiej rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Pierwsze dni przebiegły jednak bez większych starć. Do Łodzi powstańcy wkroczyli nocą 31 stycznia. Zgrupowanie oddziału liczącego około 300 ludzi odbyło się w ówczesnym Lesie Radogowskim, dziś parku imienia Adama Mickiewicza, potocznie zwanym Parkiem Julianowskim. Na czele oddziału stanęli ksiądz Czajkowski i czeladnik stolarski Teodor Rybicki. Przy świetle pochodni sformowano kompanię strzelców oraz kosynierów. Imię tych ostatnich do dziś nosi najstarszy parkowy dąb pamiętający czasy powstania. Łodzianki ofiarowały powstańcom sztandar z godłami dawnej Rzeczypospolitej oraz napisem Całość, Wolność, Niepodległość. Odczytano również manifest tymczasowego rządu narodowego, który miał bardzo demokratyczny charakter. Wezwano do czynu cały naród, wszystkich ogłaszając wolnymi i równymi obywatelami, bez różnicy wiary, rodu, pochodzenia i stanu. Powstańcy maszerowali ulicą Zgierską, mijając kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wtedy drewniany, dziś murowany, doszli do rynku Nowego Miasta, obecnie Placu Wolności. Śpiewali pieśń Legionów Dąbrowskiego, jeszcze Polska nie zginęła. Z ratusza zerwano symbole panowania rosyjskiego i przybito na drzwiach powstańczy manifest. Następnie powstańcy maszerowali ulicą Piotrkowską w stronę Górnego Rynku, dziś Placu Rejmonta. Po drodze dokonali rekwizycji broni i pieniędzy. Zgodnie z ogólnie przyjętą w powstaniu koncepcją wojny partyzanckiej, łódzki oddział planował połączenie z grupą Józefa Oksińskiego. 1 lutego między Pabianicami i Łaskiem oddział został rozbity przez wojska rosyjskie i uległ rozproszeniu. Mało znanym jest fakt, że w tych dniach od 28 stycznia do 1 lutego Łódź pełniła rolę siedziby naczelnych władz cywilnych powstańczego tymczasowego rządu narodowego. W mieście przebywali wówczas członkowie rządu, m.in. Józef Kajetan Janowski. Posiadali rządową pieczęć, która w powstaniu styczniowym była znakiem najwyższej polskiej władzy. Łódź posiadała także dobrze zorganizowane powstańcze struktury cywilne. W ich skład wchodziła administracja, siły porządkowe, pocztowe, wywiadowcze i opiekuńcze z udziałem kobiet. W Łodzi funkcję tę pełnili m.in. Ignacy Radziejowski, Józef Zajączkowski, Jan Cichocki. W najbliższym sąsiedztwie Łodzi powstawały kolejne powstańcze oddziały wojskowe. Do najważniejszych należała partia Józefa Sawickiego. Na jej czele stanął dr Józef Dworzaczek, mianowany dowódcą przez samego dyktatora powstania styczniowego, generała Ludwika Mierosławskiego. Oddział został sformowany między Łagiewnikami a wsią Dobra. Miał bardzo demokratyczny i zróżnicowany narodowościowo charakter. Oddział zyskał ponadto wsparcie ojców franciszkanów, pełniących posługę w łagiewnickim klasztorze.
18 lutego oddział opuścił Lasy Łagiewnickie, by dokonać przemarszu przez okoliczne miejscowości. Ze wspomnień jednego z członków tego oddziału wynika, że zima tego roku była łagodna. Przypominała bardziej jesień. Szarugi, czasem śnieg topniejący natychmiast. Drogi zamieniały się w błota i grzęzawiska. Była to bardzo sprzyjająca powstańcom okoliczność, gdyż utrudniała przemieszczanie oddziałom rosyjskim. 22 lutego oddział Dworzaczka wkroczył do Łodzi. Spotkał się z powitaniem ze strony obywateli miasta różnych narodowości, przede wszystkim Polaków, Niemców i Żydów. Powstańców witali także proboszcz łódzkiej parafii ksiądz Wojciech Jakubowicz oraz przedstawiciele bractw rzemieślniczych. Łodzianki ofiarowały powstańcom sztandar z wizerunkiem Matki Bożej. Na wieść o zbliżających się wojskach rosyjskich powstańcy wycofali się z Łodzi do lasów pod Dobrą. Doszło tu do jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach powstania styczniowego na ziemi łódzkiej. 24 lutego 1863 roku pod Dobrą miała miejsce krwawa bitwa. Władysław Rymkiewicz, autor powieści 300 pod Dobrą, nazwał tę bitwę łódzkimi Termopilami. Oddział Dworzaczka składał się z wielu ochotników, którzy nie mieli przygotowania wojskowego. Najpierw powstańcy zostali zaskoczeni przez oddział kozaków, co w szeregi niedoświadczonych partyzantów wprowadziło zamęt. Następnie do ataku przystąpiły regularne rosyjskie oddziały garnizonu Piotrkowskiego. Zwyciem godnym szatanów, jak wspominał pamiętnikarz, Rosjanie dokonali zagłady powstańczego oddziału. W bitwie pod Dobrą poległo kilkudziesięciu powstańców, drugie tyle zostało ciężko ranionych. Około 80 powstańcom udało się ujść z rozbitego oddziału i przyłączyć do innych partii. Wśród poległych znajdowało się wielu łodzian i mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym mężczyzn i kobiet. Najbardziej znaną spośród kobiecych ofiar bitwy była wspomniana Maria Piotrowiczowa, żona nauczyciela Konstantego. W bitwie pod Dobrą powstańcy zaświadczyli ofiarą krwi o wartości, jaką jest wolność i braterstwo. Wśród ofiar dokonanego przez Rosjan pogromu nie brakło wyznawców katolicyzmu, luteranizmu i judaizmu, ani przedstawicieli różnych warstw społecznych. Pośród poległych znaleźli się m.in. Aleksander Neugebauer, Isaac Reicher, Christian Schmidt, Jakub Wolf. Część pojmanych i rannych powstańców Rosjanie umieścili w sali tańca przy ulicy Średniej, dziś Pomorska. Mimo opieki miejscowych lekarzy, 7 powstańców zmarło. To oni właśnie spoczywają w zbiorowej mogile na cmentarzu starym przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Ważniejsze potyczki i walki z udziałem łodzian toczone od wiosny do jesieni 1863 roku miały miejsce w okolicach Sędziejowic, Kruszyny, Cyrusowej Woli, Dalikowa, Poddębic, Lutomierska, Szatku, Grabowa. Spośród ważniejszych dowódców partyzanckich operujących w regionie łódzkim wymienić należy m.in. księdza Wawrzyńca Centa, Edmunda Calier, Teodora Cieszkowskiego, Antoniego Korytyńskiego, Józefa Adama Grekowicza, Edmunda Taczanowskiego, Stanislao Elbano Becki i Karola Włodka, który w maju na krótko zajął Łódź. Działania powstańców styczniowych w regionie łódzkim wraz z końcem 1863 roku i kolejnymi porażkami militarnymi wygasły. Na szczególną uwagę, ze względu na bliskie sąsiedztwo Łodzi, zasługują bitwy pod Cyrusową Wolą i Dalikowem. Stoczone zostały kolejno 4 i 10 września 1863 roku. W obu bitwach do walki z Rosjanami wystąpiły połączone oddziały powstańcze kapitanów Stanisława Szumlańskiego i Konstantego Sokołowskiego-Pioruna pod dowództwem majora Roberta Skowrońskiego. W nierozstrzygniętej bitwie pod Cyrusową Wolą wyróżnił się oddział jazdy Pioruna, który przypuścił udaną szarżę na rosyjskie armaty. Szczególnie tragiczny przebieg miała bitwa pod Dalikowem. Po wygranej bitwie Rosjanie dobijali rannych, mordując mieszkańców i paląc wieś.
Odpowiedzią władz zaborczych na działania powstańców było wprowadzenie stanu wojennego i ustanowienie naczelnika, którym w lipcu został generał Aleksander Bremsen. Obywatele Łodzi byli inwigilowani, objęci szeregiem zakazów oraz odpowiedzialnością zbiorową. Na miasto nałożono wysoką kontrybucję, czyli karę pieniężną. Mimo to mieszkańcy Łodzi niejednokrotnie dowiedli, że idea niepodległości nie była im obca. Podejmowali szereg działań o charakterze demonstracji obyczajowych i religijnych, jak noszenie zakazanych strojów żałobnych czy udział w nabożeństwach patriotycznych. Nie wszyscy jednak odnosili się do powstania przychylnie. Dotyczyło to różnych warstw społecznych, w tym tych lokujących się na szczycie drabiny społecznej, czyli burżuazji. Posiadała ona, podobnie jak łódzki ruch powstańczy, zróżnicowany narodowościowo charakter. Niektórzy przedstawiciele łódzkiej burżuazji, jak Ludwik Geyer, Izrael Poznański czy Ludwik Groman, dziękowali naczelnikowi wojennemu miasta za surowe stłumienie powstania. Powodami takiej postawy była nie tylko odmienność poglądów, ale również interesy ekonomiczne i obawa przed represjami. Karą dla schwytanych z bronią w ręku powstańców była śmierć albo zesłanie w głąb Rosji. Prześladowaniom podlegali również księża katolicy, błogosławiący powstańców i publicznie odczytujący manifest powstańczego rządu. Jednym z łódzkich kapłanów pomagających partyzantom i uczestniczących w bitwie pod Dobrą, którego zesłano na Syberię, był łagiewnicki gwardian franciszkanów ojciec Leon Godlewski. Do kraju wrócił po przeszło 20 latach. Egzekucje powstańców, w których osobiście uczestniczył naczelnik Bremsen, prowadzono od jesieni 1863 roku do lata roku 1864. Odbywały się one w miejscu upamiętnionym dziś tablicą przy ulicy Łagiewnickiej 27 w hołdzie powstańcom powieszonym na Bałuckim Rynku. Natomiast znajdujący się na rogu ulic Łagiewnickiej i Inflanckiej krzyż wzniesiony został w miejscu, w którym powstańcy byli rozstrzeliwani. Wśród zabitych znalazło się również, co godne podkreślenia, trzech rosyjskich żołnierzy, którzy przeszli na stronę powstańców. Hipolit Grzybowski, Tymoteusz Bohdanow i Bazylii Gordiejew. Pamięć o powstaniu styczniowym przetrwała dziesięciolecia. Jednym z najgorętszych jej propagatorów był Józef Piłsudski. Rok 1863, pisał marszałek, dał wielkość, co do której i teraz świat wątpi, gdy mówi o nas. Wielkość zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my o sobie mówimy. Wielkość cudu pracy, ogromu siły zbiorowej, siły moralnej. Pomimo klęski militarnej powstania, sukcesem okazało się stworzenie szerokiej sieci cywilnych struktur państwa podziemnego. Bardzo pozytywnie w tym zakresie od początku zapisali się łodzianie. Zwycięską okazała się także idea wolności i braterstwa ludów, która w Łodzi również padła na podatny grunt. Mimo że od wiosny do jesieni 1863 roku rozwój tendencji demokratycznych uległ zahamowaniu, gdyż władzę w powstańczym rządzie przejęło stronnictwo ziemiańskie, społeczny charakter powstania na ziemi łódzkiej pozostał trwale demokratyczny i zróżnicowany narodowościowo. Przez kolejne dziesięciolecia pamięć o powstaniu styczniowym torowała drogę nowoczesnemu pojmowaniu narodu w duchu coraz bardziej obywatelskim i demokratycznym. Rok 1863, podkreślał Józef Piłsudski, stoi na przełomie naszych dziejów. Stara Polska umiera, nowa się rodzi. Na progu nowoczesnego życia społecznego stają wydarzenia 1863 roku.